Michał Wiśniewski jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych osób w polskim showbiznesie. Co jakiś czas raczy nas coraz to dziwniejszymi opowieściami. Jak wiadomo, ostatnie miesiące czy też ostatnie dni spędza w trzeźwości, ale nie ma problemu ze wspominaniem swoich czasów, kiedy ostro imprezował. Na przykład w programie Aleja Sław opowiedział ostatnio bardzo zabawną historię o tym, jak założył się z kolegą, ze Skibą z zespołu Big Cyc. No i jeden z nich musiał wejść pod prysznic w butach i w ubraniu w hotelu, a drugi z nich musiał wyrzucić telewizor przez okno. No i na tego drugiego, czyli Michała Wiśniewskiego, trafiło. Niewiele się zastanawiając, porwał w ramiona wielki telewizor i wyrzucił przez okno. Niestety historia nie skończyła się zbyt zabawnie, ponieważ telewizor trafił w auto dyrektora hotelu. No i zespół ich troje tym sposobem zyskał zakaz wstępu do tego przybytku, mimo że zapłacił za wszelkie szkody. No ale wspomina o tym, że jak wiele lat później wraz z zespołem odwiedzili ten sam hotel w Kielcach, to wisiał tam wielki plakat z zakazem wstępu dla niego.